Spalono. No, stawia pod znakiem zapytania intencje tych osób, które po prostu rozpoczęły ten temat. A faktem jest, że temat ten wymaga analizy. Znaczy, jeżeli mamy publicznie rozmawiać na tak ważny temat, bo przecież niekwestionowane są szkody poniesione przez Polskę i jakby moralna tutaj pozycja Polski, przecież to jest oczywiste i jasne i tego nie kwestionuje nikt. A w naszym studiu przypomnę Katarzyna Kozłowska. Dzień dobry. Łukasz Zboralski do rzeczy. Cała Polska rusza z reformą edukacji. Wygaszane są gimnazja, powrót do 8-letnich szkół podstawowych, do 4-letnich liceów. I ja mam takie wrażenie, że my wszyscy, opinia społeczna, nie zostaliśmy należycie przekonani do tego, że ta reforma jest potrzebna, niezbędna, pożyteczna dla dzieci, ale również nie zostaliśmy przekonani do tego, że ta reforma jest bezsensowna, że przyniesie mnóstwo szkody i żadna ze stron chyba nie dotarła do opinii publicznej tak, jak powinna dotrzeć. Ten spór jest taki, zobaczymy jak to będzie. Najbliższe dni, najbliższe tygodnie, może miesiące pokażą, czy ta reforma jest dobrze przygotowana, czy nie. I jakie będą jej efekty, to chyba dopiero za kilka lat. Łukasz Zboralski. No, raczej liczyłbym na to, że najbliższe lata pokażą dopiero, co dała ta reforma, bo musimy się na czymś opierać. Tak, zgodę, tylko mówię jakby o przygotowaniu to, samej reformy. Wskaźniki mieć, żeby zbadać, czy te dzieci się uczą lepiej, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że podobna histeria panowała wokół posyłania 6-latków do pierwszej klasy, co teraz wobec tej reformy, która likwiduje gimnazja, robi 8-letnią szkołę podstawową, bo to chyba jest największy spór o to jest szkoły średnie. Nie tak bardzo się kłócimy. Mi się wydaje, że jednak ludzie dobrze pamiętają, jak reforma Łybackiej zlikwidowała dobre 5-letnie technika, co się potem stało z liceami, które skrócono o rok. Tutaj nie widzę takiego dużego sporu. Natomiast czy ta histeria ma... To znaczy nie widzi pan sporu, ponieważ... O to, że szkoły średnie będą uczyć gorzej. Nie, raczej tam się wydaje, że tu się o to nie kłócimy tak w sferze publicznej. Kłócimy się tą podstawówkę i o zabranie gimnazjów. No i główny argument taki rzeczowy podnoszony przez niechętną reformie stronę, to jest taki, że rzeczywiście kształcenie ogólne w Polsce skończy się rok wcześniej. Mieliśmy 6 lat szkoły podstawowej i 3 lata gimnazjum, czyli to było 9 lat nauki, teraz będzie 8. Pytanie zawsze jest jednak takie, czy o czas chodzi, czy chodzi o jakość nauczania, bo jeśli będziemy uczyć dzieci lepiej, no to one mogą opanować więcej wiedzy, umiejętności w krótszym czasie. No i tutaj docieramy do sedna tej reformy, bo zawsze moim zdaniem zmienianie tylko lat nauki szkolnej z niewielkim poruszeniem jakości kształcenia to nie da spodziewanego efektu. Ale niektóre takie symptomy dobrej zmiany w edukacji pozwalam sobie zauważyć i mieć nadzieję, że to będzie lepiej. Chodzi o całą wizję tego, jak uczyliśmy w Polsce i w ogóle na świecie. Ta wizja się sprowadza ostatnio do tego, że musimy dzieci uczyć jak najbardziej rozumowania, a jak najmniej wiedzy. Polski system jest tak skonstruowany, że mamy niewielki wpływ na nauczycieli, którzy, ten awans zawodowy się teraz trochę zmieni, ale niewiele, więc ludzie, którzy trafili do zawodu, są z niego trochę nieusuwalni, trochę trudno na nich wpłynąć, trochę trudno ich przeszkolić. To też nie mieliśmy, nie mieliśmy dobrego systemu szkolenia dla nauczycieli tak naprawdę, więc można powiedzieć, że poprzednia myśl taka, że uczmy dzieci więcej kombinować, rozumować, nie do końca została wypełniona, że nauczyciele trochę jednak uczyli po staremu, przy tym jeśli chcieliśmy postawić na naukę rozumowania, to trochę obcinaliśmy naukę tej wiedzy, takiej przekazywanej do zapamiętania. No to czasami skutkowało tym, że dzieci wiedziały w sumie mniej, a rozumować i tak do końca nie umiały. Ja znam przypadki świetnych szkół, które ten nowy trend wykorzystały fantastycznie. To są też publiczne szkoły. Znam szkołę, w której dzieci w klasie 1-3 uczą się 3 razy w tygodniu w takich specjalnych pracowniach w kuchni. Pieką ciastkę i tam się uczą matmy. Generalnie można to prawie wszyscy, ale to na palcach od jednej ręki można pewnie policzyć. Ale prawie wszyscy narzekali na to, że testy wypierają wypracowania, że testy nie uczą logicznego myślenia, że sprawdzają wiedzę niezwykle powierzchownie, że to jest myślenie płytkie, myślenie doraźne. No, pewne zakłamanie wiedzy o testach. No, jeśli ktoś rzeczywiście dyskutował o testach, to musiałby zauważyć, że to nie są testy wyboru. To się nazywa test, ale to jednak są zadania na myślenie. To nie było tak, że test... Mamy takie potoczne w społeczeństwie postrzeganie testu, że to jest odpowiedź, zakres odpowiedź A, B, C, D. To nie były tego rodzaju testy.
I zresztą... widziałem wiele takich testów, że były też takie ABCD zakreśl. Tak. Jakieś tam część pytań się pojawia, ale dużo było tam zadań do rozwiązania i rozumowania. Tak, to były otwarte pytania. No i minister mówi mi w wywiadzie dla do rzeczy, który dzisiaj jest opublikowany, że nie do końca z tych testów zrezygnujemy. Test po ósmej, znaczy egzamin po ósmej klasie będzie zawierał elementy testu i minister tłumaczy, że no jednak cała Europa Zachodnia trochę te testy uwzględnia i potem tak naprawdę młodzi ludzie funkcjonują w Europie, w korporacjach. Oni muszą też mieć... No bo jest to potrzebne po prostu jako taki wskaźnik dla tych ludzi, którzy chcą wyjechać i funkcjonować w innych systemach. Znaczy muszą być rzeczywiście jakieś probierze i te testy czyli są... Czyli szkolimy ludzi po to, żeby testy... wyjeżdżali? Nie, nie tylko po to, żeby wyjeżdżali. Ja bym powiedziała, że na dzień dobry, że w ogóle jakby ci kolejni zarządzający polskim systemem szkolnictwa mają szczęście, bo wydaje mi się, że polskie rodziny i polskie dzieci, to zresztą badania pokazują, to są dobrzy uczniowie, w sensie, że dobrze się uczą. Wypadamy bardzo dobrze w testach międzynarodowych, to znaczy w tych testach porównawczych. Jednym z takich testów jest ten słynny test PISA organizowany przez OECD, czyli ten taki test porównania umiejętności. I my w zeszłym roku wypadliśmy, mieliśmy bodajże trzecie miejsce w czytaniu wśród krajów Unii Europejskiej, a szóste miejsce z matematyki. Także to jest, wydaje mi się, dosyć przyzwoicie, biorąc pod uwagę, że Polska nie jest przecież krajem starego jądra Unii Europejskiej z niesamowicie bogatym, prawda, zasobnym takim szkolnictwem i z takimi niesamowitymi długimi tradycjami. Znaczy tradycje mamy oczywiście długie, ale potem strzelono w bombę po prostu w ten system, tak, i przez wiele lat, no już nie mówiąc o tym, że nie było w ogóle polskiej państwowości przez wiele lat. Natomiast wydaje mi się, po pierwsze, że my dosyć dobrze wypadamy i jest to wypadkowa jednak tych programów, które były przez lata tworzone oraz zaangażowania polskich rodzin w uczenie dzieci, w sensie takiej wspólnej przekazywania pewnych tradycji z pokolenia na pokolenie. Jednak u nas ta jakby rodzina jest bardzo istotna i ten sposób, w jaki się przekazuje w rodzinach wiedzę. Oczywiście jest bardzo dużo takich trendów, prawda, niektórzy koledzy nazwaliby je lewackimi, takimi, że dziecko to powinno się wychowywać z internetu, czy samo, czy tam się powinno się wymagać od szkoły, żeby szkoła dziecko wychowywała, oprócz tego, że uczyła, ale to są, wydaje mi się, że głosy mniejszości. Jednak ludzie i wychowują dzieci i też uczą, przekazują dużo wiedzy w domach. Jednym z argumentów przeciwko reformie edukacji jest to, że nauczyciele stracą pracę, mówi się o liczbie nawet 10 tysięcy osób. Te argumenty podnosi m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego. One są prawdziwe albo nieprawdziwe, nie wiadomo, kto zależy, kto komentuje. Natomiast ja się zastanawiam, czy to jest decydujący argument, czy jeden z decydujących argumentów, jeżeli chodzi o reformę oświaty. Wiem, że brzmi to brutalnie. Ale argument dotyczący nauczycieli i redukcji etatów, to są takie hasła, które się pojawiają ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego natomiast nie wiem, czy tam dzisiaj tutaj w sieci wywiad z panią minister, która mówi, że te liczby ewoluują od 100 tysięcy do 10 tysięcy i że ZNP nie ma jeszcze prawa podać żadnych oszacowań i ministerstwo widzi to w taki sposób, że ponieważ będzie tworzyć dodatkowe klasy na podstawie tej reformy, powstaną dodatkowe klasy, to będzie większe zapotrzebowanie nauczycieli, więc tak jak żeśmy na początku tutaj ustalili, chyba czas pokaże i będziemy mogli może oceniać za pół roku, jaki to miało efekt. Będziemy mogli oceniać już w połowie jesieni, bo to dopiero na koniec września szkoły tak naprawdę składają swoje kadrowe pełne sprawozdanie i dopiero potem można powiedzieć, ilu tak naprawdę w polskich szkołach ludzi pracuje, ilu straci pracę, ale to jest tak, że to zabrzmi banalnie, ale mamy nadmiar pracowników na rynku, mamy trochę niżu demograficznego i to tak musiało się po prostu stać, ale nadmiar pracowników mamy na rynku, nadmiar nauczycieli. Mamy nadmiar nauczycieli, tak, tylko znowu teraz jest pewien problem mój taki z sensem tej reformy. Wiemy, że mamy za dużo nauczycieli, wiemy, że dzieci jest trochę mniej. Tu ministerstwo trochę ratuje to, że tak jak chciało się, że do gimnazjum szły dzieci, to się te klasy trochę łączyły. Natomiast teraz one do ósmej klasy pójdą takie jak oddziały są, więc będzie więcej, dużo tam do rzeczy minister dokładnie wlicza, ile klas do ogarnięcia, więc tej pracy dla nauczycieli systematycznie będzie jednak przebywało. Trochę z tego rynku ratujemy, ale czego nie zrobimy? My nie skorzystamy z okazji, że kiedy mamy nadmiar nauczycieli na rynku, w jakiś sposób od siebie zostawimy najlepszych fachowców. Nie mamy żadnych mechanizmów wykształconych znowu, żeby w zawodzie zostali super najlepsi ci, których mamy, a słabsi, żeby od niego odchodzić. I tak samo te podstawy programowe też, bo tak mam wrażenie, że my się w tych kolejnych reformach głównie skupiamy na kubaturze budynków po prostu i na tym jakby, czy... Oczywiście ja rozumiem, że to do jakiego momentu będzie, czy 7, czy 8 lat będzie trwało ten podstawowy pierwszy etap edukacji. To jest na pewno istotne, natomiast druga sprawa jest
taka, czego się uczy, tak? I ocieszą mnie takie hasła, że będziemy uczyć więcej historii i tak dalej, natomiast, bo to jest ważne bardzo, natomiast istotne jest też to, w jaki sposób ten młody człowiek będzie przygotowywał się do tych, pozyskiwał te kompetencje, które są dzisiaj istotne, no, kompetencje cyfrowe chociażby między innymi, tak? A to jest fajne, mało to mówi w tej reformie, pierwszy raz od pierwszej klasy dzieci zaczynają naukę programowania. Tak, zaczynają. I szachy, które pomagają w matematyce. Ale ja jestem bardzo ciekawa, jak to się okaże, znaczy w sensie, jak to wyjdzie w praniu, bo jestem bardzo ciekawa. Ale to w sensie takiej reformy, to ta reforma musi być co roku chyba przeprowadzana, to bo... Nie, bo to są elementy, bo są elementy pewnego rozumowania algorytmicznego. Ja też pytałem ministra o to, ale kto tego będzie uczył? Kto tego będzie, bo to jest właśnie moje pytanie, kto tego będzie uczył i za sprawą jakich narzędzi będzie tego uczył, bo my teraz sobie tutaj rozmawiamy w Warszawie, gdzie są w pełni zinformatyzowane klasy, na przykład, prawda, dzieci mają pracownie komputerowe i tak dalej, ale to nie wszędzie w Polsce tak wygląda i nie wszędzie w Polsce są nauczyciele, którzy mają wystarczające kompetencje cyfrowe, żeby... Minister mówi, że jest ileś tam set milionów tak, złotych na to, żeby ich do tego przygotować. Uczyć, tak, ale to jest otwarta kwestia jeszcze. Zobaczymy. No, było wiele przekonań, jeśli o historii mówimy, też takich niezrozumienia sensu tej zmiany, bo się przetoczyła taka dyskusja, że w czwartej klasie na przykład dzieci w szkole podstawowej będą się uczyć historii w pewnym trochę mityczny sposób przez bohaterów i tylko Polski. A na czym polega ta zmiana? I wszyscy to wiedzieli też dużo wcześniej i Platforma też wiedziała, bo też się z tym zmagała. To jest pierwszy moment w edukacji dzieci takiego progu przejścia, to jest kiedy kończą tą naukę 1-3 trochę niby zabawową, kiedy nie ma podziału na przedmioty i wchodzą do klasy czwartej, kiedy są przedmioty konkretne i to od lat próbowali naukowcy znaleźć sposób, żeby ten próg przejścia był jak najbardziej miękki. Ja się z tym nie do końca zgadzam, bo nie wiem, pamiętam swoją czwartą klasę, czy tam pierwszą w ogóle i mieliśmy jakieś przedmioty, nikt się z nami tak nie jakoś tam bardzo nie pieścił i ja nie jestem zwichrowany od tego, że nagle musiałem zacząć się uczyć matematyki, albo w pierwszej klasie dostałem dwóje, bo zapomniałem pracy domowej. I nigdy nie staramy się krzywdzić, dzisiaj tak z dziećmi bardzo troszczymy, że 1-3 to nie się tylko tutaj ten, a potem ministerstwo tym trendem właściwie idzie poprzednim, platformerskim, że ta czwarta klasa to ma być propedeutyka przedmetów dopiero przez ten rok i to nie tylko na historii. Będziemy ich przygotowywać do tego, że będą mieli przedmioty w piątej klasie. Ale muszę powiedzieć, że dzieci są jednak mocno dociążone tym jakby ilością nauki i nawet te dzieci właśnie takie w klasach 1-3, a jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że wśród tych dzieci jest część dzieci, która poszła do szkoły jako sześciolatki i ewidentnie część tych dzieci nie była jeszcze emocjonalnie gotowa po prostu, tak? To znaczy, że wykorzystywały te dzieci powiedzmy swoje paliwo energetyczne, prawda, na budowanie relacji w tym czasie zamiast na skupianie się na tej wiedzy. A muszę powiedzieć, że mają dosyć, że duży jest ten kawałek wiedzy, które te dzieci muszą w szkole przyswajać i że to jednak jest więcej, moim zdaniem, znacznie w porównaniu do szkoły amerykańskiej na przykład, czy do szkoły skandynawskiej. Znaczy, że tamten element zabawy jest jednak dużo większy. Mówię, u nas już takie szkoły też są, które potrafiły to wykorzystać. Tak. Potrafiły zrobić tak, że można matematyki uczyć dzieci nieświadomie, że one trochę nie wiedzą o tym, opieką ciastka i zegarem się tam zajmują, robią zegar z wafli. To się da. Tylko ilu mamy takich nauczycieli i ilu mamy takich szkoleniowców, którzy mogą ruszyć w Polskę chociażby z takiej szkoły i pokazywać, jak to robić. To się nie odbyło, mam wrażenie, przez te ostatnich parę lat. My się dowiemy w najbliższym czasie, czy ta reforma w ogóle była potrzebna, czy ona jest dobrze przeprowadzona, a teraz zmieniamy temat, biorę do ręki Polskę The Times na pierwszej stronie. Szturm po wcześniejsze emerytury, długie kolejki chętnych do szybkiego przejścia na emerytury, nawet niższe. Od 1 września kobiety, które skończyły 60 lat i mężczyźni w wieku co najmniej 65 lat mogą składać wnioski o przyznanie emerytury. Wprawdzie ustawa wejdzie w życie 1 października, ale ci, którzy złożą teraz wszystkie dokumenty, pierwsze wypłaty otrzymają już w przyszłym miesiącu. I teraz tak, to obiecywał PiS, że dokona takiej reformy, że wróci do tego wieku 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. A teraz ten sam PiS przekonuje ludzi, słuchajcie, tak zaszczepotowo nie przechodźcie na te emerytury, bo przecież będziecie dostawać więcej pieniędzy, nawet 8% po przepracowaniu więcej, po przepracowaniu jeszcze kolejnego roku. Mam takie wrażenie, że trzeba to było zrobić, bo to się obiecało, ale lepiej by było, jakby się tego nie zrobiło. No to bardzo redukuje pan to, co PiS mówi i tą całą filozofię towarzyszącą tej reformie. Wydaje mi się, że żebyśmy mogli w ogóle odnieść się w sposób sensowny do reformy PiS-u, to musimy odnieść się do wcześniejszej reformy, czyli do wydłużenia wieku emerytalnego, a w szczególności do sposobu, w jaki ta reforma została wprowadzona, a wprowadzona ona została w warunkach absolutnie żadnej, ale to kompletnie żadnej debaty społecznej na temat tego, z jakiego powodu się to dzieje, jakie będą skutki wprowadzenia tego, jakie będą skutki wprowadzenia tego, zwłaszcza dla osób, które zbliżają się już na przykład do okresu ochronnego i tak dalej, i tak dalej. Bo to, że będziemy pracować dłużej, jest
jasne, oczywiste, wynika z prostej kalkulacji kartki papieru i tak dalej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dalsze trwanie życia, dziecka, żyjemy coraz dłużej. Dziecko, które się rodzi dzisiaj, powiedzmy nawet w Japonii, w sensie w tych krajach, gdzie się żyje najdłużej, Japonii, które przychodzi dzisiaj na świat, 50% dzieci będzie żyła ponad 105 lat. Ponad 105 lat. Ta średnia długość życia się przedłuża i to jest oczywiste, że jeżeli będziemy przechodzić na emerytury w wieku lat 60, a żyć do 95 roku życia, no to właściwie większość naszego produkcyjnego życia będzie ubiegała na emeryturze. Żadnego systemu, a głównie tych systemów takich właśnie redystrybutywnych, nie stać na tego typu funkcjonowanie. I to był słuszny postulat, aby ten wiek wydłużyć. Natomiast uważam, że to, co zrobił PiS, czyli wprowadził już nie zajmuję się tą kwestią powrotu, ale z tym komunikatem, że szanowni państwo, będziecie mieli możliwość przechodzenia na emerytury, tak jak do tej pory, ale zachęcamy państwa do przechodzenia w późniejszym wieku, dlatego że te emerytury wówczas będą wyższe. To była dużo bardziej sensowna droga wydłużenia tego wieku emerytalnego niż sposób, w jaki to zrobiła Platforma Obywatelska. I uważam, że ze strony PiS-u nie jest w najmniejszym stopniu nikczemne mówienie, że zniechęcamy państwa. To nie jest mówienie, że zniechęcamy. To jest mówienie, że zachęcamy wszystkich państwa do pracy dłużej. Natomiast biorąc pod uwagę uwarunkowania rynku pracy w Polsce, specyficzną polską sytuację, to jakim jesteśmy krajem i tak dalej, to jak tutaj kształtują się płace i jakie mają oszczędności polskie gospodarstwa domowe i tak dalej, dla poczucia bezpieczeństwa ludzi, tak, informujemy, że możecie już w tym wieku przejść na emeryturę, jeżeli uważacie, że... Są nikłe możliwości w państwa zakładzie pracy na to, żebyście mogli utrzymać swoją pracę do emerytury albo do wejścia w okres ochronny i tak dalej, i tak dalej. Tak? W sensie, że jest to taki ruch, który ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa ludziom, którzy boją się redukcji, tak? Boją się utraty pracy, boją się braku możliwości sfinansowania swojego życia w okresie do emerytury i potem problemem z uzyskaniem świadczenia. Tak? Łukasz Zborowski. Ja widzę tu gorszy komunikat, bo ten komunikat, że pracujecie trochę dłużej, to wasza emerytura będzie wyższa, to też to nie jest taki zwykły komunikat. Mnie się podoba ten komunikat. Rozumujcie, wybierzcie sobie tak, żeby nie mieć mniej pieniędzy, tylko więcej, jeśli was stać na pracę. Ale gorszy komunikat to dzisiaj płynie taki, to już niezależnie od tych reform. W ogóle młodym ludziom się mówi, słuchajcie, odkładajcie sobie w innych filarach pieniądze, bo to, co wy wypracujecie, nawet jak będziecie pracowali długo, to siła nabywcza waszej emerytury w przyszłości to będzie mizeria. Już to dzisiaj wiadomo, już młodym ludziom to się właściwie przedstawia. A tutaj to jest tak perspektywa odległa, że nikt jeszcze tego chyba tak nie do końca potrafi przetrawić sobie w środku, jak jest młody, że co się tak naprawdę już zmieniło i w kraju, i na świecie. Że eksperci sugerują wręcz, że ZUS jest takim tworem, który się rozpadnie, że zbankrutuje, że nie udźwignie. Bo nie ma swoich pieniędzy, tylko ma te pieniądze, nie ma pieniędzy zebranych od osób, które pracowały kiedyś, tylko ma pieniądze teraz, które zabiera ludziom, którzy pracują. Ale mnie na przykład, o ile uważam, że to jest zagranie bardziej fair, że przywracamy ludziom szansę, bo na emerytury można będzie ciut wcześniej przejść, ale ze świadomością, że można sobie popracować dłużej i mieć wyższą, to też, tak jak pani stwierdziła, uważam, że to jest bardziej właściwe, jak się to ludziom mówi. Natomiast nie posunięto znowu przy okazji takich reform pewnych suwaków, nie przesunięto. Ja uważam, że przywileje emerytalne różnych grup społecznych należałoby w Polsce zrewidować. Nie sądzę, że każdy policjant z powiatowej komendy, który tam chodzi sobie po dzielnicy i wraca, powinien iść na emeryturę jako 40-latek i potem my go utrzymujemy przez bardzo długi czas i to jest liczna grupa. Mamy wiele takich grup z przywilejami, mamy 13 pensje w budżetówce, które uważam, że też należałoby, może każdy zwykły pracujący Polak chodzi, dostaje pensję za miesiąc, który przepracował, a urzędnicy czasami dostają 13 pensję. Dlaczego? Ja wam jeszcze to... Mamy trochę pieniędzy w kraju tutaj do tego, żeby je włożyć może do systemu emerytalnego. Ale to, że my się zastanawiamy nad systemem emerytalnym i to, że mówimy o tym, że ZUS, prawda, będzie wypłacał takie, a nie mniejsze kwoty, bo to, że ZUS splajtuje czy nie, to moim zdaniem, że rozśmiesza mnie ta dyskusja. No nie splajtuje, to znaczy jakaś forma tego świadczenia państwowego pozostanie i to jest oczywiste i to widać na przykładzie wielu krajów. Natomiast ewidentnie to świadczenie państwowe, to należne świadczenie takie podstawowe, ono będzie się zmniejszać. Natomiast jakby ludzie młodzi zwłaszcza teraz i czy średniego pokolenia muszą się zastanowić, z jakiego rodzaju środków, z jakiego rodzaju inwestycji sfinansować drugą część, tak żeby ta kwota zastąpienia była jakaś
jaka jest sensowna. Natomiast to, co dla mnie jest ważne jeszcze i czego mi brakuje zdecydowanie w tej dyskusji, która się toczy na ten temat, bo ona się toczy, powiedziałabym, słabo dalej, w sensie, że nie ma rozmów o stuletnim życiu, że tak powiem, tak? A powinny zacząć nabierać intensywności i tempa, to jest to, w jaki sposób państwo zobliguje w pewnym stopniu, jakich bodźców dostarczy biznesowi do tego, żeby biznes zaczął myśleć inaczej o przedłużającym się życiu. Żeby biznes zaczął myśleć i wspierać pracowników w ich inwestowaniu, w ich emerytury, ale również, żeby zaczął myśleć o tym, jak sprawić, żeby utrzymać w pracy, na etatach, pracowników starszych. Pani, mieliśmy taki przykład OFE, no ale zostało zlikwidowane, pieniądze zostały zabrane. Ale OFE to jest zupełnie coś innego, bo to rozmawiamy... Nie, ale chodzi mi, ja teraz, to o co mam na myśli teraz, to że w tej mojej wypowiedzi, to nie to, w jaki sposób jest zorganizowany u nas system, tylko to, czy jakby obowiązek, czy sprawa tego, jak ja to nazywam, stuletniego życia, to jest tylko sprawa przeciętnego Kowalskiego oraz państwa, które ma dać i ile da, czy to jest również kwestia biznesu, czyli gospodarki, czyli tych wszystkich podmiotów, które funkcjonują na rynku i zatrudniają ludzi i czerpią korzyści z pracy ludzi, prawda, jakby budują swój wzrost na podstawie pracy ludzi. Pytanie jest takie, w jaki sposób te... Czyli bardziej chciałaby pani opodatkować biznes jeszcze, nie opodatkować, ja absolutnie, ja wręcz przeciwnie, mówię o tym, jakie bodźce podatkowe może uzyskać biznes i jaka jest oferta dla biznesu, żeby biznes miał chęć na przykład tworzyć u siebie 4 czy 5-godzinne stanowiska pracy, tak żeby człowiek, który już powiedzmy ma 67 lat, mógł pracować i wnosić coś, swoją wiedzę, ekspertyzę, prawda, być takim mentorem młodszych ludzi i tak dalej. W jaki sposób sprawić, żeby firmom się opłacało takie osoby zatrudniać? Ale ten duży biznes chce przecież płacić więcej, przecież to wicepremiera Morawieckiego zgłaszają się duże firmy, które chętnie zapłacą więcej podatków. Ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że te firmy są po prostu trochę takie przerażone i może zaczniemy płacić więcej, żeby nie zaczęli... Ale tutaj wypaczacie sens tej wypowiedzi zupełnie i chyba bym nie chciała, żeby to tak wybrzmiało. Wypowiedź premiera Morawieckiego nie miała nic wspólnego z emeryturami, a ja bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studio. Pani Katarzyna Kozłowska. Dziękuję bardzo. Łukasz Zboralski do rzeczy. Dziękuję. Powtórka programu. W naszym studiu pani dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. Dzień dobry. Dzień dobry. I wyjątkowo o reformę edukacji pytać nie będę. Myślę, że tym tematem wszyscy żyją już od wielu, wielu miesięcy. Głowy są mocno rozgrzane, tych emocji nie brakowało. W takim razie o trochę innym temacie, który też bardzo często przy okazji 1 września, no dziś 4 września, powraca, czyli zajęcia dodatkowe. Można odnieść takie wrażenie, że od wielu, wielu lat, co roku, tych zajęć dodatkowych, z którymi muszą się mierzyć najmłodsi uczniowie, przybywa. I nie mówię tutaj wcale o korepetycjach, o różnego rodzaju kursach wyrównawczych, o tych rzeczach, które no, muszą się odbyć, muszą mieć miejsce, żeby dziecko nadążało z materiałem. Mówię o różnego rodzaju dodatkach, które bardzo często w dobrej wierze dokładają swoim dzieciom rodzice. Jest taki trend? Bardzo wyraźnie obserwujemy ten trend. Przed, powiedzmy, 20 laty zaczął on się przejawiać ogromnym wzrostem korepetycji. Czy dziecko tak naprawdę potrzebowało, czy nie, ta forma wspomagania, która powinna być zarezerwowana no, dla wyjątkowych przypadków typu przedłużająca się choroba dziecka, niemożność poradzenia sobie z jakimiś treściami, zaczęła być przez wielu rodziców traktowana jako forma wspomagania dziecka normalnie radzącego sobie w szkole. Dzisiaj obserwujemy niebywały wprost rozkwit zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, bo są wśród tych pozalekcyjnych zajęciach i takie, które się odbywają na terenie szkoły i w większości takie, które się odbywają w różnych innych miejscach, ośrodkach, klubikach, domach kultury i tak dalej. Jak rozmawiam z rodzicami, to okazuje się, że większość z rodziców jest dzisiaj przeświadczona, że odpowiedzialne rodzicielstwo, dbanie o swoje dziecko równa się między innymi umożliwieniu dziecku chodzenia czy brania udziału w różnego rodzaju dodatkowych zajęciach. Ale to słowo kluczowe. Umożliwieniu. Dokładnie. Dokładnie. Rodzice są przeświadczeni, że to, co oferuje szkoła, zdecydowanie nie wystarczy,
żeby po pierwsze dziecko osiągnęło pełnię rozwoju swoich możliwości, a po drugie wygrało w przyszłości na konkurencyjnym rynku. Nawet niekoniecznie w bardzo odległej przyszłości, no bo już kwestia dostawania się do kolejnych wymarzonych szkół. Ale to pani doktor, no ale to jest bardzo racjonalne myślenie. Takie można odnieść wrażenie. No, wie pan, tylko jak bardzo w wielu innych sytuacjach życiowych trudno nam ustalić wyraźną granicę, gdzie kończy się coś, co jest dla dziecka bardzo pozytywne i naprawdę umożliwia dziecku odkrywanie różnych swoich talentów, o istnieniu których nawet do tej pory nie miało pojęcia, a gdzie zaczyna się doprowadzanie do tego, że dziecko w wieku lat 11 czy 12 prezentuje poziom zmęczonego życiem emeryta. No ale czy w takim razie taką granicę w ogóle można przeprowadzić, można wyznaczyć w racjonalny sposób? Jeśli ma pan na myśli skonstruowanie takiej tabelki, w której będzie napisane, która klasa, ile zajęć dodatkowych jest możliwych, to oczywiście nie. Nikt odpowiedzialny takiej tabelki nie skonstruuje, bo jesteśmy naprawdę niebywale różni, widać to już wśród dzieci. No tak jak Wisława Szymborska, jeśli była z kimś umówiona na czwartek w danym tygodniu, to propozycję spotkania w sobotę odrzucała, mówiąc nie, ten tydzień mam już zajęty. Więc są dzieci, dla których naprawdę jedne zajęcia dodatkowe w tygodniu to jest absolutnie dosyć. A proszę mi powiedzieć, proszę mi uwierzyć, znam takie, które no, mają w sobie tak ogromne pokłady energii, taki wewnętrzny motorek, że dla nich dwa zajęcia dziennie to jest w ogóle pryszcz, nawet tego nie zauważają. Przypominam, ja mówię o zajęciach pozalekcyjnych. To jaki błąd najczęściej popełniają rodzice? No bo załóżmy, że to wszystko, o czym rozmawiamy, dzieje się w dobrej wierze. Te intencje są jak najbardziej szczere, prawidłowe. To rozeznanie rynku szkolnego i tych braków, które być może się pojawiają, jest też jak najbardziej racjonalne. Gdzie tkwi błąd? To jest myślenie życzeniowe rodziców, bardzo często widoczne. Rodzice chcieliby, żeby ich dziecko było określonym rodzajem, określoną kategorią człowieka. Ale to jest takie przelewanie trochę własnych niespełnionych ambicji, własnych życiowych rozczarowań na dziecko? To jest jeden z przypadków, ale nie jedyny. Proszę mi wierzyć, nie jest prawdą, że rodzic jest tym, który najlepiej zna własne dziecko. Przepraszam, to kto? No, czasami uważny pedagog, czasami przyjaciel dziecka, czasami lata mijają, zanim ktoś pomoże dziecku poznać jego własne cechy. Rodzice, no ja rozumiem, że życie wymusza to, muszą przecież zwracać uwagę na to, czy zęby umyte, czy śniadanie zjedzone, prawda, lekcje odrobione i tak dalej, ale jeśli mówiłam o myśleniu życzeniowym u rodziców, to miałam na myśli raczej to, że rodzice świadomie lub nieświadomie, ale formułują sobie no, jakiś ideał dziecka. No, ale i to teraz chyba patrzą też na nic to nadzwyczajnego, no, i wyjątkowego. Pewnie zawsze tak było. Tylko o ile w ramach procesu wychowania oczywiście mamy pełne prawo do tego, żeby starać się oddziaływać na dziecko tak, żeby do tego ideału się troszkę zbliżało. Na przykład bardzo byśmy chcieli, żeby nasze dziecko było wysportowane. To naprawdę nic złego, jeśli będziemy temu dziecku organizować zajęcia sportowe. Byleby to marzenie o zrealizowaniu określonego ideału nie stanowiło takich klapek na naszych oczach, że z ich powodu my nie widzimy tego, jakie to dziecko jest naprawdę. No ale może z drugiej strony jest też tak, że czasami pewne rzeczy trzeba dziecku narzucać, bo no, dziecko jest jeszcze małe, ma 7, 8, 10 lat. Pewnych rzeczy może nie wiedzieć, z pewnych rzeczy może sobie nie zdawać sprawy. Może na przykład no, nie mieć świadomości, jak ważne w dorosłym życiu będzie na przykład znajomość jednego czy dwóch języków obcych. A nie lubi się uczyć ani angielskiego, ani niemieckiego, ani francuskiego, ani żadnego innego języka. Natomiast rodzice z własnego doświadczenia wiedzą, że to jest tak naprawdę być może być albo nie być w jego przyszłości. Więc może trzeba na siłę. Wie pan, podał pan przykład języków obcych. Proszę mi wierzyć, dzisiejsze dzieci traktują konieczność poznania dobrego
chociażby języka angielskiego jako coś zupełnie oczywistego. Tutaj nie mamy... Nie trzeba nikogo zmuszać i przekonywać. Nie mamy kłopotów dzisiaj z motywacją. No ale jeśli rodzic... pomyśli sobie, że no dzisiaj angielski znają wszyscy, prawda? To może chiński, no, angielski, niemiecki większość, no to niech moje zna angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i mandaryński, no bo wiadomo, to jest pięknie kwitnący rynek. I teraz, jeśli trafi na dziecko, które znajduje frajdę w poznawaniu kolejnych języków i któremu to bardzo łatwo przychodzi, świetnie, niech te zajęcia będą realizowane. Ale jeśli dziecko wraca z tych zajęć, człapiąc nogami naprawdę jak zmęczona szkapa i nie mając ochoty na nic innego, to jest właśnie ten przypadek, kiedy życzeniowy obraz tego dziecka przysłonił jego realne możliwości. Mam takie wrażenie, pani doktor, że to, co pani mówi, wielu rodzicom mogłoby się bardzo, ale to bardzo nie spodobać. No ja też tak myślę. To takie bardzo ludzkie, żebyśmy, myśląc o własnych dzieciach, widzieli prężnego, świetnie funkcjonującego, bardzo dobrze radzącego sobie w przyszłości człowieka. Ja nawet myślę o trochę innej kwestii. No, to, co pani mówi, to jest trochę, no, nie trochę, przepraszam, to jest w dużej mierze, to zamach na to poczucie rodzica, że to on najlepiej wie, na czym polega dobro jego dziecka. On najlepiej wie, co jego dziecku sprawia przyjemność, radość, co jest potrzebne, co nie. No właśnie, no, pani to mocno podważa. Co powinno dziecku sprawiać radość, prawda? Co powinno? Rodzic chyba za często tymi kategoriami myśli. Co powinno dziecko robić, czym powinno się interesować, z kim powinno się spotykać i tak dalej. Proszę zobaczyć, że to jest sprowadzanie dziecka trochę do roli gliny czy plasteliny, z której rodzic własnymi łapkami to dziecko lepi. A to nie ma tak prosto. Dziecko, proszę mi uwierzyć, już wtedy, kiedy jest noworodkiem, to ono jest nie tylko z krwi naszej, ale ono jest także oddzielnym człowiekiem. I myślę, że z tą oddzielnością dziecka, którą ładnie można nazywać podmiotowością, naprawdę powinniśmy się liczyć na każdym kroku. No i tutaj dochodzimy do bardzo kontrowersyjnego punktu, to znaczy do tego, na ile rodzice rzeczywiście mają prawo do kształtowania postaw, charakterów, umysłów własnych dzieci. A na ile jednak ta samodzielność, ta odrębność powinna być cały czas przez nich jakoś, no nawet nie mówię, że respektowana, bo to nie odchodzi, ale żeby cały czas mieli to w pamięci, mieli tego świadomość. Naszą tradycją tej części Europy, w której nam przytrafiło się urodzić i żyć, jest niedocenianie podmiotowości dziecka. My jednak w bardzo dużej mierze, w porównaniu z rodzicem na przykład brytyjskim czy holenderskim, czujemy się, może się ostro wyrażę, właścicielami dziecka. To jest trochę tak, jak no, mam torebkę, mam futro i mam dziecko. Mogę o tym rozstrzygać. Można oczywiście do tego dorabiać wspaniałą filozofię, że to przecież obowiązkiem rodzica jest wychowywać i tak dalej. To obowiązkiem rodzica jest wychowywać. Ale wychowywać naprawdę nie znaczy modelować dowolnie według własnych pragnień. My jako rodzice mamy przecież różne poglądy, formułujemy sobie różne ideały. Ktoś może chcieć, żeby jego córka była przebojową, pewną siebie kobietą, a ktoś inny o swojej córeczce myśli w kategoriach wiotkiego, delikatnego kwiatuszka, dla którego najważniejsze jest to, żeby znalazł w życiu właściwego mężczyznę. I przecież my się różnimy, my dorośli, my rodzice. Nic dziwnego zatem, że różną dozę samodzielności i możliwości decydowania o własnym życiu przydajemy dzieciom. Jak do tego dodamy jeszcze naturalną u dzieci zmienność zainteresowań i zmienność pragnień, koszmar rodziców. To bardzo szczególnie, jeśli zapłacą awansem do celu samego, prawda? Na przykład fortepianu, a po tygodniu dziecko powie never. Nie never, tylko never. Boże.